Witam serdecznie i zapraszam na kolejne ciasto w moim wykonaniu. Dzisiaj będzie to dwukolorowe ciasto biszkoptowe z owocami, u mnie z wiśniami z kompotu. Miało być z borówkami, ale borówki znikły. No dobra, nieważne, więc będzie z wiśniami z kompotu. Dziwnym trafem borówki kto zjadł. Czyli tak, mam tutaj 5 jajek, które sobie ubijam ze szczyptą soli i jedną szklanką cukru. Czyli ja ubijam, widzimy się jak będą ubite. I tak, jajka z cukrem i odrobiną soli już mamy ubite. Dodajemy pół szklanki oleju, mieszamy, dobra kochani, i tutaj mam dwie szklanki mąki pszennej z półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. Stopniowo będę wsypywała i łączyła. I czekajcie jeszcze chwilkę. Zanim zacznę dosypywać mąkę i łączyć, to jeszcze dodam kilka kropli właśnie aromatu waniliowego, żeby ładnie pachniało. W przepisie akurat nie było, ale możecie waniliowy dać, możecie jakiś inny dać aromat. Powiem wam, nie, nieziemsko pachnie. I teraz będę z partiami właśnie dodawała mąkę i to łączyła. A potem podzielimy sobie to ciasto na połowę i do jednej połowy dodamy łyżkę kakao. Dobra, kochani. Czyli ja sobie łączę. Podzielę ciasto na dwie części. Do jednej dodam kakao i widzimy się przy blasce. I tak, moi drodzy, ciasto już jak widzicie mam podzielone mniej więcej na dwie równe części. Do jednej dodałam kakao, druga jest biała. Zaraz zajmiemy się wlewaniem ciasta do blachy. Blaszkę dzisiaj sobie taką wezmę. Oj, oj, oj. 26 cm. A tutaj są moje wiśnie odsączone z kompotu. Nie wiem, czy pamiętacie. Chyba wspólnie z wami w tym roku robiłam wiśnie trylowane. A pozostały soczek będzie na po prostu do wypicia z gotowaną wodą. No dobra, kochani, to lecimy. Nie ma co przedłużać. W pierwszej kolejności troszeczkę mam nasmarowaną tą blachę. Wyleję sobie ciasto brązowe. Wylewam ciasto brązowe, widzimy się za chwilę. I tak, moi kochani, jak widzicie, brązowe ciasto już mam na spodzie tortownicy. I teraz tak chaotycznie porozlewam białe ciasto po wierzchu. Tak jak wam pasuje, nie? Żeby takie fajne jakieś jasy floresy wyszły. Możecie sobie jakieś fajne robić ten. Wiecie. Plamy. Ciasto jest dosyć gęste, także. Dobra, kochani, to ja tutaj działam i zaraz widzimy się przy układaniu wiśni. I obie części ciasta mam już wyłożone i teraz będziemy układać te wiśnie. Syn mi tu będzie pomagał. Ja celowo robiłam te wiśnie, wiecie, bez pestek, żeby one się nadawały potem do jakiegoś fajnego ciasta i do zjedzenia. Także my sobie tu układamy. Ja już zaraz idę, nastawiam piekarnik. Ciasto ma się piec około 45 minut w 170 stopniach. Ja sobie nastawię 40 stopni.
40 minut w 200 stopniach góra-dół bez termoobiegu na środkowej półce. Syn tu poukłada mi wisienki, a potem jeszcze po upieczeniu posypiemy sobie ciasto cukrem, pudrem. Takie szybkie ciasto, dwukolorowe będzie dzisiaj, bo tamto, które ostatnio piekłam, szybko znikło z borówkami. Ale jak się ma jakieś fajne, wiecie, owoce z kompotu, też można wykorzystać. Oczywiście możecie też użyć mrożonych, malin i innych. Dobra, to ja idę włączać piekarnik. Widzimy się potem. I ciastko właśnie wyjęłam z piekarnika. Obok mam cukier puder, którym sobie zaraz posypię ciasto. Potem ściągnę rond. Niech ono sobie stygnie. I oczywiście standardowo w tym momencie się z Wami pożegnam, a na samym tutaj końcu będziecie mieli przyklejone w filmie zdjęcia, jak bez rondu wygląda, jak wygląda ciasto po ukrojeniu, moi kochani. Także ja sobie zaraz posypię cukrem pudrem, niech ciasto stygnie i tutaj Wam zdjęcia powstawiam, jak ciasto będzie wyglądało już po ukrojeniu. Także do wieczora na pewno ciasto przestygnie, ciasto z wiśniami, z kompotu u mnie. Możecie używać innych owoców, świeżych, mrożonych, jakie macie do tego ciasta. Sama jestem ciekawa smaku, także zdjęcia tutaj Wam wstawię. Żegnam się, pa!